Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku panny. Kochani, czytanie miesięczne. Mamy październik, zobaczcie jak ten czas leci, prawda? Kochani, czytanie będzie to ogólne dla wszystkich panienek, także nie z każdym muszą karty rezonować. Pamiętajcie, weźcie tylko to, co dobre, a to, co wam nie odpowiada, wyrzućcie i się kompletnie tym nie martwcie, nie przejmujcie. Być może odsłuchajcie sobie swój ascendent, sprawdźcie sobie, jakim znakiem jesteście i odsłuchajcie ten drugi znak, tak? Kochani, dziękuję wam za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj również w ramach wymiany energii zostawicie ślad w komentarzu. Kwiatuszek, serduszko, cokolwiek tam chcecie, tak? Witam serdecznie moich nowych widzów. Widzę, że was tutaj przybywa. Bardzo się cieszę. Subskrybujcie sobie kanał, otrzymacie informacje o nowym filmie, tak? I to natychmiast będzie ta informacja. Tam jest taki szary dzwoneczek i jego trzeba, kochani, nacisnąć. Serduszka, to co? Sprawdzamy październik. Karty dopowiadające odkładam. Tu mamy talię główną, ogólnie miesiąc, praca, miłość, na co uważać. Karty potencjału dla was, karty anielskie, karty dopowiadające, tak? Zaczynamy. Królowa kielichów, pięć buław, umiarkowanie, co w pracy, trójka mieczy, as monet, as buław, pięknie. Co w miłości, siedem kielichów. Giermek monet, 8 buław, idealnie. Na co ewentualnie uważać? Kochankowie z kapłanką i księżyc. Na romanse. No niestety, panienki, będzie wam się chciało figlować. No, bo dostaniecie kilka propozycji i zgłupiejecie. Była cisza, cisza, a teraz co? Ale dobra, 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 po kolei. Już nie gadam. Panienki, bardzo fajny miesiąc. Ogólnie nie będzie zły. Będzie obfitował w radosne wydarzenia, w awanse, w premie, w wiadomości, które będą przychodzić z kilku miejsc, będą fantastyczne znajomości i to nie jedne znajomości. Musicie tylko, kochani, uważać, żeby przez to, że będziecie troszeczkę zaborcze, troszeczkę będziecie chciały coś usilnie zdobyć, żebyście nie miały miana, że jesteście trochę kłótliwe, najważniejsze i najmądrzejsze, bo w tym miesiącu widzę, że tak będziecie próbować wszystkich przekonać do swoich racji. Ale kochani, jeżeli sytuacja będzie odwrotna, że to otoczenie, być może osoba spod znaku lwa będzie was tak cisła i panienko, ty musisz, to panienka w końcu nie wytrzyma i już nie będzie tą spokojną panienką, tylko dacie się poznać z tej strony obronnej i powiecie komuś, być może osoby spod znaku lwa, niekoniecznie do słuchu, tak? Ogólnie będziecie bardzo dobrymi kobietami, matkami, będziecie bardzo dobrze postrzegane wszędzie, gdzie będziecie się pojawiać. Jeżeli jesteście mężczyznami, to sobie zamieńcie. W ogóle będą was na pewno interesować inni ludzie. Będziecie zwracać uwagę na dzieci, jeżeli macie dzieci, na przyjaciół, na rodzinę, będziecie opiekuńcze, będziecie dzwonić, pisać, co tam u nich i tak dalej. Także kochani, tylko jedno ostrzeżenie, nie zaczynać robić gówno burzy, bo w tym miesiącu macie szansę po prostu wieść prym, a po co? Sytuacja i tak się unormuje, i tak będzie wszystko dobrze, wszystko będzie na waszą korzyść, tylko kochani, nie zaczynajcie czegoś, żeby potem z czegoś trzeba było się tłumaczyć, przepraszać, czy wiecie. Ja myślę, że te kłótnie mogą być też w pracy, o coś, o koleżankę, o to, że więcej zarabia, o to, że mniej robi, ma więcej pieniążków. Możecie się z jakąś babą, być może ryba, rak, skorpion skłócić. Być może ona będzie dla was problemem, czy zada wam jakiś smutek w tym miesiącu, nie wiem. Tak właśnie wyczuwam, że mogłoby coś takiego nastąpić. Jeżeli pożyczyliście pieniądze, nie bardzo widzę, kochani, żeby
ta osoba miała możliwość wam oddać, bo ona owszem spodziewa się jakichś tam pieniędzy, ale będzie jej ciężko na przykład po opłatach, po zrobieniu czegoś wam zwrócić. Także w tym miesiącu, jeżeli macie ochotę pożyczyć pieniądze, to ja wam powiem tak, żebyście potem nie płakały. Kochani, jeżeli w tym miesiącu planujecie, nie wiem, z mężem zrobić sobie jakąś rocznicę, jakiś wyjazd, bo nie byliście na urlopie, dogadajcie to z nim, ustalcie szczegóły, bo jak będziecie ustalać same i to wy stwierdzicie, że wy wiecie najlepiej i to wy chcecie, no to z tego wyjdzie jedno wielkie nic. Czyli znowu tak zwana kłótnia, bo za drogo wybrałaś, za drogo znalazłaś, nie spytałaś. Po drugie, kochani, jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę na dzieci, bo te dzieci wam mogą w tym miesiącu, kochani, chorować. Więc częściej widzę, że te dzieci będą z wami w domku. Więcej widzę, że będziecie musieli albo pracować w domu, albo pracować online, zdalnie, czy jak to się tam mówi. Albo po prostu ktoś wam w pracy zwróci uwagę, że za często was nie ma. Także, kochani, zwracamy uwagę na dzieciaczki, witaminki D3 i tam inne takie rzeczy, bo no wiecie, no jest okres chorobowy. Pod spodem również mamy niezbyt fajne karty w stosunku do dzieci. Kochani, no cóż, zawsze wrzesień, październik, zawsze był chorobowy, także serduszka, no uważamy, tak? Kochani, bardzo będzie ogniście w tym miesiącu, jeśli chodzi o współpracę z innymi ludźmi, kontakty. Możecie bardzo z wieloma osobami dzwonić, pisać, odzywać się. Będzie to taki intensywny, kochani, czas. To do was zobaczycie, że tak jakby się coś nagle zaczęło dziać. Że cisza była i nagle się odzywają, chcą to, chcą tamto, chcą przepis, chcą dziecko mi podwieźć na basen czy coś. I zobaczycie, że będzie więcej, bardziej aktywnie w tym miesiącu niż było do tej pory, tak? Widzę też spotkania towarzyskie, także więcej chyba będziecie gdzieś chodzić, wychodzić, dzwonić, odwiedzać rodzinę, to na pewno, kochani. Widzę, że będziecie miały ochotę wchodzić w romanse, takie niezobowiązujące. Osoby, które zawsze się zastrzegały, nie, 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 ja do żadnych trójkątów się nie nadaję. Uważam, że w tym miesiącu to was będzie aż korcić, żeby właśnie wejść w taką relację, żeby kogoś mieć, żeby już się coś działo. Kochani, przechodzę najpierw do pracy, bo w pracy mi się coś nie podoba. Coś tutaj ktoś wam albo zrobi przykrość, albo nie dostaniecie jakiejś premii, nagrody. Albo po prostu dostaniecie tych pieniążków za mało, albo ktoś wam zwróci uwagę, tak jak powiedziałam wcześniej, że na przykład chodzicie na L4, bo macie dziecko. W każdym bądź razie będzie w tym miesiącu bardzo nieprzyjemna sytuacja w pracy i może wywołać u państwa panienek łzy. Osoba może być z poznaku wagi, ale nie musi, bo wiecie, akurat na tej karcie widzę, że jest spora szansa, ale to. Wiecie, ta osoba może mieć coś, nie wiem, w księżycu, w słońcu, Wenus nawet, tak? Wagę. Kochani, uważajcie w pracy, naprawdę, bądźcie uczciwi. Jeżeli pracujecie przy pieniążkach, dokładnie sprawdzajcie pieniążki, żeby nie było manka, kochani, żeby nie było takich sytuacji, wiecie, typu. Pożyczę sobie, bo szef i tak nic nie sprawdza. Ten szef się dowie. Kochani, niech was ręka boska broni w pracy. Nie wiem, jakieś zawierać takie kontakty. Ja ci tu, ty mi tu. Wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydrę. W pracy nie macie przyjaciół, przynajmniej na tą chwilę. Uważajcie, nie pożyczajcie pieniążków, bo. Może się ktoś do was zwrócić, ale wydaje mi się, że to by były takie pieniądze tylko i wyłącznie na potrzeby tamtej osoby, a nie byłyby tak potrzebne jak wam. Wydaje mi się, że będziecie inwestować w tym miesiącu gdzieś pieniążki. Być może otrzymacie na przykład premię, nagrodę i będziecie chciały te pieniążki zainwestować w dom, tak? Jeżeli kupujecie, słuchajcie.
mieszkanie, jeżeli chcecie wynająć pokój, jeżeli chcecie cokolwiek z pieniążkami, sprawdźcie 3 razy wszystko dokładnie, czy aby na pewno to Wam się podoba, czy to jest ta dzielnica, czy to jest to piętro. Dlatego, że widzę, że na początku powiecie tak, proszę mi trzymać, ja to biorę, a nie będziecie do końca zadowoleni, bo zobaczycie, że gdzieś było taniej, ładniej, lepiej i powiecie, no tak, mam to, co chciałam, tak? Kochani, koniec miesiąca lepszy, jeśli chodzi o finanse, bardzo dobry i myślę, że śmiało będzie można coś sobie kupić do domu, coś załatwić. W ogóle fajny czas, jeśli chodzi o sprawę finansów, także jeśli gracie na giełdzie, szansa duża jest. Kochani, przechodzę do miłości. No i tu się będzie działo. Pod spodem. Dwójka buław, 7 kielichów, wiermek, monet, 8 buław. Kochani, takiego miesiąca to ja u Was nie widziałam. U Was będzie aż gorąco. No. Kochani, powiem tak. Dla osób, które były długo same, nareszcie zobaczycie światełko w tunelu. Nareszcie pojawią się osoby na waszej drodze. Nareszcie będziecie chciały poznawać i was będą chcieli poznawać. Nareszcie ktoś będzie pisał, będzie dzwonić. Nareszcie będzie jakiś kontakt. Czy to będzie online, czy to będzie na studiach, czy to będzie na jakimś kursie, na jakimś szkoleniu, gdzie będziecie. Nagle poznacie dużo ludzi. Bardzo dużo osób poznajecie w tym miesiącu. Osoby, które są krótko w związkach, to ja Wam powiem tak, że Wy już się tak powoli przyzwyczajacie do tej osoby, że Wy już jesteście ciekawe o 8, co on robi, czy już zjadł, to napisze i będziecie informować i oni są już też do Was tak przyzwyczajeni, że non-stop będzie ten kontakt. Co robisz, a gdzie idziemy, a co robimy? Kochani, przy 7 kielichach dokładam kartę i praktycznie się powtarzają słoneczka. Patrzcie. Bardzo dużo kontaktu z ludźmi. Koło. Może wrócić osoba z przeszłości. Może to być osoba, na którą postawiliście wcześniej, czyli poznawaliście się powolutku i ta osoba wkracza w wasze życie. Chodzicie na imprezy. Wychodzicie do ludzi. Otwieracie się, kochani, przede wszystkim na świat. Skorpiony, jeżeli znacie skorpiony, to one się bardzo mocno mi tutaj zaznaczają. I myślę, że albo idziemy ze skorpionami, poznajemy przez skorpiony kogoś, albo poznajecie osobę spod znaku skorpiona. Widzę korespondencję, widzę spotkania, widzę rozmowy, widzę chęć powrotów do tego, co było. Jeżeli znaliście kogoś, ta osoba teraz powróci zupełnie zmieniona i zupełnie z innym nastawieniem, i nawet się ucieszycie, że ten kontakt z powrotem macie. Dopytam do giermka monet. Słuchajcie, w związkach u was to będzie żar. Wy w tym miesiącu pokażecie mężowi, czy mąż wam też może pokazać, jak jesteście wspaniałą osobą dla tej drugiej osoby. Zapomnijcie o kłótniach, zapomnijcie o kłopotach. Jedyne kłopoty, jakie mogą wyjść, to w związku z waszymi dziećmi, czy też młodszą osobą w rodzinie, bo być może to będzie brat, siostra, być może od siostry dzieci, czy coś takiego, ale między wami po prostu będzie dawanie i branie, czyli tyle miłości, ile wydacie, tyle dostaniecie. Wy, kochani, nie, czasami będziecie wspominać też inną osobę. Wydaje mi się, że będziecie za czymś tęsknić, ale nie powiecie tego. Nie powiecie. No i dobrze, nie mówcie. Zostawcie to tylko w swojej główce. Zobaczmy na te kontakty wasze. Ach, sobie tak lubię wamić. Rycerz Pentakli, konkretny facet do Was idzie, znaczy konkretny człowiek. No i drugi niekonkretny. Kochani, na pewno dla osób samotnych bardzo się ucieszycie, bo idzie facet po Was.
który chce tego, co wy, który chce wam dać miłość, radość, który się będzie odzywać, który chętnie będzie przyjeżdżał. Niestety, może się różnić charakterem od was, więc może was trochę wkurzać, że jest troszeczkę inny. On jeden, mamy tutaj dwóch i tutaj jeden scenariusz. Dla jednych będzie to osoba, która jest być może spod znaku byka, też panny koziorożca. Dla innych może to być osoba, która po prostu tak wam zawróciła w głowie, będzie tyle się działo między wami, tyle będzie chemii, radości, że osoba ta, kochani, będzie osobą niestety zajętą, niedostępną, bo ona ma inne priorytety i troszeczkę się rozjedziecie. Ta będzie chciała iść w tą stronę, a wy w tą stronę. Wy będziecie chciały na przykład wspólnie mieszkać, a on absolutnie wspólnie mieszkać. Także, kochani, bardzo wiele kontaktów, bardzo dużo podróży, jazdy, bardzo dużo rozmów. A karty, na co uważać? No to uważać na romanse. I widzę, że niektóre panienki będą miały cholernie chęć wejść, przepraszam, że to mówię, ale w trójkąty, w romanse. Niektóre już osoby są z was w romansie i kochani, nadal będziecie. I myślę, że ten miesiąc będzie intensywny, że tyle spotkań i tyle seksu, co będzie w październiku, to jeszcze nie było. Niestety nadal to będzie ukrywane, niestety nadal będziecie się spotykać po kryjomu. Myślę, że w tym miesiącu to będzie wybuch takich uczuć, kochani. Wybuch uczuć. Karta ta jest na pozycji, niestety, na co uważać. Ponieważ jest na tej pozycji, więc musicie bardziej uważać, żeby się o was nie dowiedziano, bo nie wiem, jak długo uda się wam to trzymać w tajemnicy. Kochani, niektórzy z was dostaną propozycję od osoby, która jest w związku i będzie was tak ciągnęło do tej osoby, że będziecie chciały spróbować. Ale uważajcie, bo możecie naprawdę jednym słowem, jednym czynem niechcący się wygadać i plotka pójdzie w świat i ciężko będzie, słuchajcie, potem powiedzieć, że tak nie było i możecie cierpieć z tego powodu, tak? Kobiety kochane, które nie chcą zajść w ciążę, ostrzegam was. W tym miesiącu macie szansę zajść w ciążę, więc jeżeli nie chcecie, to rada ode mnie zabezpieczyć się, tak? Kochani, bardzo fajnie karty przedstawiły was jako kochanków. Wy chcecie kochać, wy jesteście otwarte na miłość, wy już macie dosyć samotności. Osoby, które są krótko w związku, mówcie otwarcie o tym, czego czujecie, co potrzebujecie, czego pragniecie. Tak jak ci ludzie tutaj są nadzy na tej karcie, wy też się otwórzcie przed tą drugą osobą. Przecież wy wiecie, co ta druga osoba potrzebuje. Ja myślę, że wy będziecie bardzo emocjonalni w tym miesiącu. Więcej będziecie chciały przekazać tej drugiej osobie siebie, tak? Przede wszystkim siebie. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Kochani, no i znowu ta podróż, dziecko. Część z was będzie jeździć z dzieckiem. Nie wiem, czy to na grę w piłkę, czy to na jakiś język będzie zawoziła. I tam jest spora szansa, kochani, spotkać kogoś, z kim będziecie sobie korespondować. Być może zacznie się ten romans, być może zacznie się coś. Dla części z was to jest też przesłanie, że pojedziecie gdzieś z dzieckiem. Nie wiem, czy to zielona szkoła, czy wycieczka, czy trzeba będzie, czy wy zorganizujecie taki wyjazd, tak? W każdym bądź razie, jeżeli ktoś do was chce przyjechać, to może jak najbardziej przyjechać. Myślę, że cała rodzina się ucieszy i to będzie bardzo fajne, niezapomniane spotkanie. No. Co jeszcze wam przekazać? Dużo się będzie działo u was w tym miesiącu, bardzo intensywnie. No w końcu wasz czas. Dziewczyny, mówiłam wam zabezpieczać się, nie?
Tak? Być może dowiecie się, że komuś się urodzi dziecko, ale jeżeli nie chcecie zajść w ciążę, to ostrożnie. No, ostrożnie, bo słuchajcie, to byłaby zdrada. Niestety. Niestety. I... Kochani, wy też słuchajcie swojej intuicji. Co wam mówi ta intuicja wasza w tym miesiącu? Słuchajcie swoich snów. Wyciszcie się. Zamknijcie oczy na chwilę. Uważajcie na pełnię księżyca, bo mamy tutaj w dwóch kartach tą pełnię pokazaną, tak? Uważajcie też na osobę spod znaku ryby. Kochani, jesteście kolejną osobą, którą wylosowałam kartę wąż. A wiecie, że wąż to taki trochę łatwo ściąga skórę, nie? Także uważajcie, kochani, tutaj. Myślę, że trzeba by w pracy uważać, bo tutaj mamy te trzy miecze w pracy, także ja myślę, że wy macie tego węża w pracy, kochani. Uważajcie na kobiety, które was otaczają, uważajcie na kobiety w pracy. Myślę, że ktoś będzie chciał wami manipulować. Nie wiem, jakoś mi te ryby, skorpiony jakoś tak przyszły do głowy. Uważajcie, kochani, dobrze? To ja wam dam przesłanie fajne od aniołków. Proszę bardzo. Wybacz sobie, już dzisiaj było to. Patrzcie, tasowałam przy was. Przed chwileczką lwiątka miały to samo. Też powinniście sobie wybaczyć, kochani. Odrzućcie stare poczucie winy. I pamiętajcie, że jesteście idealnym dzieckiem Boga. Wybaczcie sobie, kochani. Karty potencjału na miesiąc październik i kończymy. I proszę o łapkę w górę i komentarz. O! Kochani, karta potencjału dla wszystkich moich kochanych panienek. Książę Ognia. Pięknie. Słuchajcie, 40. Nie wiem, czy to będzie 40 strona. Coś z 40. Być może osoba będzie miała 40 lat. Nie wiem, ta liczba jest ważna. I chciałabym, żebyście tą 40 zapamiętały. Ja uważam, że ta agresja to może właśnie się dotyczyć, kochani, właśnie tej karty kochanków, kapłanki i tego księżyca. Myślę, że wszystko, co niewidzialne, to wreszcie zobaczycie na własne oczy. Dostaniecie, kochani, taki dar, że ruszycie dzięki temu darowi naprzód. Postanowicie sobie coś i skonkretyzujecie to. Zobaczycie, że pewne wydarzenia się zbiegają i nie będziecie traciły nadziei, pójdziecie do przodu. Musicie wiedzieć, kochani, że wszystko, czego wam potrzeba, jest. Zaznacie pełno szczęścia. Bądźcie optymistyczni, kochani. Słuchajcie uważnie. Oglądajcie się. Bo jeżeli będziecie kierować się, kochani, tylko i wyłącznie agresją, to doprowadzicie do strat. Więc ostrożnie. Myślę, kochani, że trzymajcie się też z daleka od czyjejś nadmiernej ambicji albo od kogoś, kto jest agresywny. Jeżeli uważacie, że znajomość ta się skończyła albo musi się skończyć, bo osoba jest taka czy taka. Kochani, czytałam wam ten przekaz Książę Ognia, a
Tu mamy karty, na co uważać. Niektóre panienki powiedziałam, że będą miały ochotę wejść w romans, ale kochani, myślę, że przy tym księży ognia niektóre, powtarzam, niektóre osoby spod znaku panny mogą się dowiedzieć o kochance partnera. Dlatego uważajcie na tą agresję. Być może odkryjecie, że wasz partner, partnerka ma kogoś. Moim zdaniem wyjdzie to na jaw. Dowiecie się o tym. Albo ktoś wam powie, być może w pracy wam powiedzą, stąd te łzy. No niestety, osoba nie jest szczera. Nawet jak poznacie jakąś osobę, też nie ufajcie do końca, bo nigdy nie wiadomo, czy ta osoba jest sama. Tak? No, kochani, ale macie czytanie na ten miesiąc. No. Trzymam za Was kciuki, wiecie, że Was uwielbiam. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego czytania. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o śladzie dla mnie, tak? Łapkę w górę, komentarz jakiś, tak, żebym wiedziała, czy nagrywać takie filmiki, czy Wam są potrzebne. Dobrze? No to buziaki jeszcze raz. Pa, pa.